Pochwalony Jezus Chrystus, mamy nowy tydzień, chcemy żyć dla Chrystusa. Obudźmy to pragnienie. Chcę żyć dla Chrystusa, nie dla siebie, ale dla Niego, pełnić wolę Bożą. W Ewangelii dzisiaj mamy spotkania z dwiema kobietami, które Jezus uzdrawia. Z córką Jaira oraz kobietą cierpiącą na krwotok. Chciałbym się zatrzymać na jednym zdaniu, które dotyczy córki Jaira. Otóż przychodzi on do Jezusa i mówi: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Doświadczenie śmierci i Pan Jezus, który ma moc wyciągnąć nas ze śmierci. Potem jak Jezus przychodzi, mówi: ona śpi. Bierze ją za rękę, dziewczynko, mówię ci, wstań, talita kum. Popatrzmy na to w ten sposób, że doświadczenie śmierci w naszym życiu może ulec przemianie, jeżeli zaufamy Jezusowi, jeżeli popatrzymy na Niego, zawołamy, żeby przyszedł do naszego domu. Bo to o to chodzi, żebyśmy zwrócili się do Jezusa i powiedzieli: Panie, przyjdź, doświadczam śmierci, wszystko ginie we mnie, umieram albo już skonałem. Moja dusza stała się martwa, przestałem odczuwać, wszedłem w grzech. Wyciągnij rękę w stronę Pana Jezusa. To może dotyczyć jednego wycinku w życiu, jakiejś relacji, braku przebaczenia, małżeństwa, trudnej relacji z sąsiadami. Nawet jeśli się relacja nie zmieni, Jezus, jak wyciągniesz rękę, wkroczy do twojego serca i tę śmierć zamieni w życie. To robi Pan Jezus, to jest Jego moc. Gdy wołamy, On przychodzi. Okoliczności czasem pozostają trudne i niezmienione, ale serce nasze pod wpływem łaski Bożej ulega zmianie. Popatrzmy dzisiaj, gdzie jest śmierć w naszym życiu. Jeśli jej dzisiaj nie masz, dziękuj Bogu. Ale jeżeli doświadczasz gdzieś śmierci, zawołaj o życie. Zaproś Jezusa do domu, do tego, gdzie ta śmierć jest. Do swojego serca, którym doświadczasz czegoś trudnego. Niech Pan działa i na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam cudownego dnia. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam na koronkę do Bożego Miłosierdzia na 15, na różaniec wieczorny z mszą świętą. Bądźmy cali w Bogu. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii spotyka kobiety, dlatego niech nasza modlitwa dalej będzie z Maryją. Mamy dwa teledyski maryjne tutaj, mocny w duchu. Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Wybierzmy sobie. Niech to będzie dalej nasza modlitwa. Trwajmy przy Maryi. Do zobaczenia.